Nas leci. Ledwośmy zaczynali, a już za nami. Ja, czy się, ja mówię o, w tym momencie o kampanii lustriańskiej, czyli o lustriańskim rękopisie Cicci Stenagi, który skończyliśmy właśnie w ostatnią mm -hmm. środę. I to była dzika jazda, nie? I dla mnie na pewno. A co do reszty, no to wiesz, cieszę się, bo napisałeś mnie na Priv, że się dobrze grał, więc super. Mam nadzieję, że pozostanę też. Powiem Ci, że jak teraz to dałeś, to wtedy nie będę tego pisał, bo miałem taki zamiar, żeby jakiś wrzucić post na Discordzie podsumowujący ale wrzuć, liczbami, ale nie wiesz? Wrzuć. Nie wiem, czy was sens jest. Chcesz teraz odczytać te liczby? Masz Chcesz to powiedzieć, tak? Gdzieś tak szybko okay. je pozbieram, nie? Że tutaj ktoś się będzie śmiał a propos overprep, ale ja naprawdę to lubię, uwierzcie mi, lubię pisać dużo w tym, lubię wymyślać, tworzyć sobie te pomysły i tak dalej i jak teraz patrzę, to w ciągu tego no ponad pół roku grania, sama kampania z normalizowanego maszynopisu 53 strony, same preludia, które były nagrywane przez Orant i przez Mieszka, 52 strony, wstępy, które, którymi zaczynałem sesję sam, je gdzieś tam i czytając, i trochę improwizując, bo zmieniałem sobie je w biegu, 26. I do tego dochodzi jeszcze coś, co się tak w sumie nie pojawiło bezpośrednio, bo to była kwestia tego, co chciała powiedzieć mał swoją postacią, czyli pamiętnik Cici Kastanagi, który autentycznie powstał. Myślę, że może go spdfuję, może wrzucę, chciałby rzucić okiem, jak ona się dowiadywała i wplatała te rzeczy w sesję. Żałuję, że go nie było właśnie tak bardziej na namacalnie, to prawda. Nie pomyślałem o tym, wiesz, ja też mogłem to inaczej Ja będę mówił o różnych rzeczach, które mam jako zarzut do siebie, ale też jechałem dziś nad autobusem, bo taki ból, bo musiałem samochód odstawić. I zastanawiałem się, że z jednej strony, tak, po, po dwóch, trzech dniach od zakończenia, wychodzą kolejne takie poczucie: kurde, tego nie zrobiłem, to zepsułem, to nie pykło, A potem refleksja, że. To wszystko ma być do tego, żeby następnym razem tych błędów nie popełniać. Nie? I że w sumie i tak mi się bardzo dobrze prowadziło. Części wątków nie udało mi się zamknąć, ale zaraz będę też tłumaczył i się i dlaczego. No i tych, tych samego pamiętnika do 7 stron. Więc tym samym wychodzi tylko około 130 stron? stron. Około 7 stron pamiętnika 7 stron. z normalizowanego maszynopisu, bo te wpisy były takie na 400 słów mniej więcej, 300-400 słów starem się. No i już nie liczę npc innych rzeczy rozpisanych. Samego tego mam 130-140 stron znormalizowanego maszynopisu, e, promocyjnych NPC-ów stworzonych, tych, co mi to pokazałeś, jak fajnie się robi, e, NPC-ów z tym opisem. E, mam ich tutaj 30 paru, e, książki, plany, nagrań do sesji zrobionych przez ekipę audio. W tej chwili jest 29. E, Naprawdę, tak pomyślałem sobie, że udało mi się zrobić, udało też w sumie nam się zrobić po prostu solidną, solidną, dużą kampanię. Udało, zachwycony jestem tym, że udało mi się przerzucić, zrobić awanturniczą kampanię, może nie w takim wydźwięku, jak pierwotnie planowałem, ale która faktycznie zmieniała ciągle lokacje, co tymi pomagały z tymi templatkami przedzimownymi, że zakazem się tak czuło, nie? Gdzieś zmieniały się pomysły na przygody, czy one były różnymi konwencjami. A to, co gdzieś tam czułem, to to, że Wymyślając, że taka wyprawa powinna być raczej dużą wyprawą, a nie trzy osoby przez dżunglę, narzuciłem sobie od razu to, że będzie dużo NPC-ów. Tych NPC-ów ma być sporo że to co jakiś czas słyszę, czasem słyszę od kogoś, że za dużo ich jest, ale też wczoraj ktoś napisał u nas na Discord, tak dzisiaj, tak, że e, to bardzo, 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 bardzo cieplutko mi się zrobiło na serduszku, że ktoś tu Trzecia poczuł. sesja, a tyle NPC-ów. NPC I że to jest zaleta, tak, bo ja nad tymi NPC-ami naprawdę pochylam się i pracuję nad nimi, wymyślam i bawię się nimi, lubię pajacować nimi, lubię sam ze sobą gadać wtedy i to mi gdzieś tam działało, a też w interakcji się z tymi NPC-ami. Ale niestety wielu wątków nie pozamykałem, wiele rzeczy musiałem odpuścić ja jestem pewien, żebym je pozamykał, gdyby to było granie. Bo tak napisałeś tutaj w tym yy, z naszym. Drawcie? Yy, tak, drafcie dzisiejszej audycji, że dlaczego tak krótko, trochę ironicznie, a trochę na serio, podejrzewam. No bo uwaga, tak jak już to mówiliśmy, parokrotnie. My takie kampanie gramy o wiele dłużej prywatnie. Ja, ja sam, samą śmierć na rzecz Reik prowadziłem około 60 sesji ostatni, ostatni raz. Bo tyle rzeczy nam ją wzbogacaliśmy, dodawaliśmy, dużo sandboxowo się grało. I tu byłoby tak samo, ta wyprawa byłaby o wiele Dłuższa, o wiele częstsza, o wiele mniej byłoby przeskoków między lokacjami, to jednak musiało być dynamiczne. Nie bawił, jakby, skoro są widzowie i chcą słuchać, to wiadomo, muszę pewne rzeczy, mam takie poczucie, skrócić, żeby to było dynamiczniejsze i te walki nie mogą być na mapach taktycznych. Zrobiłem tylko jedną walkę na mapie taktycznej i tak naprawdę. Wczoraj, w środę, Wam pokazałem tylko mapkę, żebyście widzieli ogromną różnicę. Tak, dokładnie wiesz kto. Tylko jeden system, a tego też chcemy uniknąć. Ja zawsze mam to jest takie walczenie ze sobą, nie? Ej, było, nie było. Przez rok graliśmy dwa systemy tylko. Tak, tak, dokładnie. I to jest chyba też dość nietypowe jak na polski, polskie streamy. Są, bo ja nie mówiłem, że wiesz to, są, Roll robi dwie-3 lata, tak? Kampanie. Są takie miejsca, gdzie gra się długo i zazwyczaj jest to horror, horror w Orient Expressie. Aga, ja to doskonale rozumiem, mi się też to ciągle zdarza. Powiem ci, że. Ci co, bo że... nie widać tego, a będzie to nagrane. Ja napisałem pamiętnik wyprawy ważnego NPCA, w którym było dużo zahaczek, a moi gracze totalnie tanie to olali. To słuchaj kod Bazylii. W kampanii w Lustrii bardzo mało brakowało, by gracze samemu przepłynęli rzekę pansowych ryb, bo Sławek po prostu swoją postacią kompletnie wkurzył się na oficera, który potraktował ich z góry. Eee, wcześniej było trochę podobnie w klasztorze, też mało brakowało Miałem, Aha, przepraszam, w teorii pierwsze moje założenie było takie, że nie do końca będą bronić wioski, a nie że ruszą po ten, więc tym się nie przejmuj kompletnie, bo gracze ci zawsze odkleją coś, bo i oni będą myśleć, że ten pomysł jest lepszy. Zresztą oni nie widzą tego, co gdzieś tam w nas siedzi, o planujących temu pomysły i widzą inne stawki, nie? Widzą, że to jest trudniejsze, niż się wydaje, albo to się jest łatwiejsze, niż się wydaje i chcesz przekazać. Ale Więc co tak, ważniejsze no... z mojej perspektywy, jako mistrza gry, to gracze mają rację. I to nie dlatego, że mają rację, bo rzeczywiście jest lepiej, tylko skoro oni tak chcą grać, to to właśnie tak trzeba to no. prowadzić Więc jakby... to, co jeszcze mogę. To, to jest tak, tu będę teraz przeskoczył na jedną rzecz, ale postaram się nie zapomnieć, żeby nie robić konta, ale dokładnie jest to, co mówisz. No i tak, dalej. Wątków nie pozamykałem. Sami, sami się pytaliście wczoraj prywatnie z parazitem, na przykład czemu trzech generałów nie stanęło do walki, ponieważ ta bitwa już byłaby za długa, a my przekroczyliśmy. Ja sobie powiedziałem, że powyżej 30 minut nie przekroczę sesji. I użytek? tylko tak. dlatego nie, 30 generałów, generałów nie napadło nas w momencie kiedy draliśmy węża. To stali roztrąceni przez węża jak i takwardzi. Głupi wąż. skonfundowani. <grym górę> <grym górę> <grym górę> Ale gdybyśmy grali brief, tak, to wszystko by się działo. Ta bitwa byłaby całą sesją pewnie. Przecież zdobywanie zamku na y, zamku dronów nie na Felsów, tylko Boże Wittgensteinów, y, y, to są 3-4 sesje u mnie prowadzę i to też inaczej się wtedy granie. Tu starałem się stawiać, nie liczyć dokładnie często żywotności. W pewnym momencie, już nawet niektórych npc liczyłem na zasadzie: ten, ma trzy, ten jest na trzy trafienia zwykłe, ten jest na dwa, a chyba, że ktoś bardzo mocno pieprznie, to odstręci go od razu, tak? to jest znak filmowo bardziej. No i staram się też tą walkę opisywać na zasadzie, żeby to nie było tylko pyk, pek, pek, tylko żeby wiesz, wpadają, tną się, ma być brutalna ta walka. Nie? Dlatego Macjas regularnie tam gdzieś robił swoje rzeczy. Tam ja sobie z zrobiłem z niego rezerwuar brutalności, przemocy. Ej, zabiłeś e... moje postaci męża. Tak, i powiem ci, ja miałem straszny z tym dylemat, bo ja ty jesteś o wiele bardziej konsekwentnym mistrzem gry, przynajmniej w tym, co deklarujesz, bo jak gramy na przykład w Rokranu, to ja tego tak nie czuję, ale możliwe, że po prostu nie mamy już takiej stawki w tej chwili, nie, ale zawsze deklarujesz, że rzut to rzut, tak? A ja rzuciłem, myślę sobie tak, ja, ja zawsze też myślę o tym aspekcie dramatyzmu. Czyli my robimy jakąś fabułę, nie? i ja wiem, że czasami ten rzut jest gorszy od tego, co bym wymyślił. No jest gorszy, nie? I w tym momencie pomyślałem sobie, że ja mam jeszcze tyle fajnych rzeczy do zrobienia tym NPC-em, ale potem stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby on zginął, jeżeli ma gdzieś, gdziekolwiek ginąć, nie? Też myślałem, że było o Matiasa, no ale wiesz co, rzucam kostką, staram się pilnować tego. Wiadomo, że wy raczej przeżyjecie, ale NPC ci tam na jeden strzał i w tej walce no raczej powinien zginąć ktokolwiek z nich. akoracji też się zżyłem. Dobrze się czułem pokazując tę postać, nie? I na na poświęcający jej czas. Była świetnie zrobiona, to prawda. Nieza y niestety, gdyby było tych np. mniej, oni byliby bardziej pogłębieni. Zauważ, oni trochę wyglądali tak, jak czasami w serialach fantezy, gdzie jest trzon głównych bohaterów i kilkunastu pobocznych. Czasami jest tak, że nie jest jakiemuś pobocznemu poświęcony, ale potem on idzie w tło. I tu było trochę podobnie, że Squid miał swój odcinek, Tetala miała swój odcinek, to prawda, ale nie wiem ale więcej. Właśnie o to chciałem w którymś momencie zapytać. E, jak tworzyłeś NPCów, to czy mhm. ktoś z nich e, zawiedli, że tak powiem, nie wybrzmieli tak, jakbyś chciał? Tak, oczywiście, czy ale niektórzy nie no to. Nie ma problemu. A, a... Którzy zaskakująco mocno weszli i zagrali, i, i zostali. Domyślasz się, którzy. Domyśla się. Jeżeli ktoś tam oglądał kampanię, to może napisać, który z NPC-ów był wyimprowizowany, nie miałem go w planie i który wybrzmiał cudownie. To możecie napisać. A i ja zacznę od tego, który był, miał być taką postacią bardzo ważną, i stał się tylko i chociaż często gadał. Kewedo, Kewedo miał być takim moim alterego, bo wiecie, ja lubię takie postacie, ale on ewidentnie nie podszedł mał. Która go tam gdzieś mocno przyatakowywała, tak? gdzieś tam jej postać mocno wchodziła w konflikty z nim, i ja go w końcu trochę odsunąłem, nie? bo jak było widać, że ani mał, ani twoja postać za bardzo nie chce z nim współpracować. Macie go za pajaca, którym trochę był, oczywiście. Tylko też miał być trochę taką postacią, która dużo gada, dużo tchórzy, ale i tak ostatecznie staje tam, gdzie powinna. Ona tak to przełamuje. I na końcu. Tak, ja go dlatego ja przyklejałem cały czas do parazita postaci. Tak. A Francisco już też nie wchodził za bardzo z interakcję. Natomiast absolutnie wymyśloną postacią był Matias. Matias pierwotnie miał być tylko tam, w tym momencie była potrzeba, żeby ktoś skrzynki przeniósł, dobrze pamiętam, w pierwszej części, w pierwszym odcinku. Ee, zaraz poczekaj, zapytam, o co chodzi domek ze Squipem, ale podejrzewam, że masz rację, bo chyba wiem o co chodzi. Nie jestem pewien tylko. I Matias. Y podziałał, stwierdziłem, dobra to go wrzucę, będę robił z niego wojownika, który się rodzi, tak. W momencie zaczął się rodzić też troszkę go z PTSD. I on na końcu miał być herosem, no i był. Tylko, że rzut był taki, że zginął. Tak? Dramatycznym herosem. Słuchaj Domek, jeżeli chodzi, o Skip zbyt mocno wszystkim, tym, że ja go ciągle gdzieś wrzucałem, to absolutna zgoda, kocham Skavenów. Jeżeli prowadziłem kampanię i wreszcie mogłem zrobić to, czego mi brakuje w Warhammerze, czyli pozytywnych Skavenów, bo oni są przesympatyczni i pocieszni wszędzie jak się ich wprowadza to zrobiłem sobie, pomyślałem sobie, zrobię z skew. A zaczęło się od tego, że zaczęło się bardzo wiele pomysłów pojawiać różnych postaci, które łamały jakieś zasady loru z Warhammera. Więc tak ja wprowadziłem tych odszczepieńców Mermidi, potem dodatkowego boga od szczepieńców, heretyków u orków, wy coś tam swojego coś i Wtedy się nagle okazało, że Nie mało po prostu, bo, bo jej to grało to, tylko. Jej, jej ale oczywiście, bo mał jest chodzącym generatorem y, liczb i wydarzeń losowych i popychacz w fabuły przecudowne. I ja od pewnego momentu mi się przecudownie już z nią po prostu... Miałem, ja tak miałem takie poczucie, że to, co ja rzucę, to ona to wykorzysta. I po swojemu, ale to pchnie niesamowicie fabułę. Więc ten squip, tak, być może wszedł trochę za mocno, jeżeli komuś się nie podobał i był za bardzo ulubionym NPC-em, to był, ale nie ratowałem go na siłę. Uratowany został rzutem, specjalnie rzucany też na widoku, ale miały być właśnie honorowe skaweny, komandosi skawenyjscy, którzy idą na straceniczą misję i są w stanie stanąć do walki po stronie dobra. Nie? Zresztą to też mi zależało i mało mi w tym pomagało. pomagała, że nie ma, nie ma raz ewidentnie złych i dobrych. Orki mają coś na sumieniu, ale też powinny być honorowe, jak ten surga miał być taki, i to chyba wyszło trochę. A y, sklip nie był improwizowany. Skripa zaplanowałem od samego początku, bo planowałem wiesz co? Że będę podstawiał graczom npc Bardzo mocno sobie postanowiłem, że jeśli oni na samym początku odrzucą kogoś, to nie będę się czepiał i nie będę na siłę ich wysyłał. I ze skryptem bało brakowało, bo i Hannę, i y, chyba Bella nie, ale Hannę szczególnie nie chciała za bardzo go przyjąć, ale Francisco go wziął jako rannego. I ten, ja sobie zaplanowałem, że chcę mieć w ekipie Skinków, Snajpera z Miał być jeszcze Saurus silny, mocarny jakiś, ale już nie było miejsca na niego. Yy, miał być właśnie Guido wrzucony, tylko że Guido miał wybrzmieć już we, w Skegi. I miał być tam zamknięty wątek, a wy go wzięliście ze sobą. Nie? To też było fajne. Jak oceniasz mechanikę, gdzie mamy dużo innych gier, on... Ja jestem fanem Warhammera. I narzekam na tę mechanikę, ale nie dlatego, że ona jest jakaś szczególnie zła, tylko że jest przeładowana. Ona jest przerażająco przeładowana. Mam wspaniałego gracza, znaczy mam w ogóle fajnych wspaniałych graczy, ale prywatnie mam takiego innego gracza, który się sprawdza na każdym aspekcie grania. Zresztą w Cyberpunka będzie grał, to zobaczycie. I. On opanowuje mechanikę, lore, świetnie odgrywa, świetnie dowodzi, planuje. Wszystko tam jest. On jest po prostu, to jest RPGowiec, jakby, jakby istniały laboratoria, gdzieś hoduje RPGowców, to go tam wychodowano. I on wyszedł z tego. I to jest facet, który zawsze zna mechanikę. Warhammerze, którego też uwielbia. Na dziesiątej sesji chyba nauczył się używać tarczy. Znaczy to wszyscy się nauczyliśmy. To było wkurzające w tej mechanice czwartej. Natomiast same zręby są super. Walki są szybkie. Naprawdę one są szybkie. Parę strzałów, leci postać od razu, jest efekt kuli śnieżnej i nie ma litości. To może wkurzać, ale ja sobie przestawiłem się w pewnym momencie na to, że to nie jest Warhammer pierwszy, którym grasz obszczumurami, dupkami i pipami, nie? Grasz yy, herosami. To są trochę detekowe Warhammery już, tak? I trzeba to jakoś trochę zaakceptować chyba. A ja trochę pójdę w poprzek, ale jestem leczem OSR-owym, ja jestem leczem staroszkolnym i lubię te ja staroszkolne klimaty. I dla mnie Warhammer dzisiaj w XXI wieku jest świetny, jest rewelacyjny. Pierwsza edycja. Cały czas bym grał na pierwszej licy, naprawdę. Ona ma dużo wad. Ja też bym na nią grał, ale ona ma jak dużo wad. Jak wiele gier, to, jak wiele gier, dalej jestem nią zachwycony i dalej bym grał. To jest, masz to samo, co ja w ogóle z Warhammerami, nie? I nie ma złego Janka, więc to powiem, ale to możesz wyciąć później, jakbyś rzucał gdzieś. Gdybym mnie ktoś wprowadził w trójkę, w trójkę też bym pograł. Nie ma ale wiesz, to za nie, trójki, ma, trójki, no, wiem, nie ma nie ma trójki, nie ma, nie ma. O, Mesterik się pojawił. To był też NPS, który długo był grał pierwsze skrzypce, ale przyznaję bez bicia. Fajnie, że Sławek zdecydował swoją postacią, żeby go wysłać, bo on był za mocny, żeby w tej ekipie być. Nie okay. i to się czuło trochę, żeby ja już chciałem w tym momencie wreszcie pokazać, że to wy jesteście doświadczeni i heroiczni I chyba się wydać, że to naturalnie fajnie wyszło. Od ludzi niedoświadczonych, jak na tyle sesji. nie Niedużo w koniec sesji. No i był jeszcze jeden. NPC, który pojawił nie się. Nie wiem. Nie, zabi... pojawił się zupełnie przypadkiem. Nie wybrzmił to prawda, prawda. Zupełnie przypadkiem się pojawił i został z nami, czyli diabelska mewa. I ona właśnie miała wybrzmieć. Ja jej nie wprowadziłem. Ja tu nam żal do siebie. Ona miała się w finale. Tylko problem taki był. Stworzyłem cechy. Wziąłem sobie cechy z węża morskiego do Apo apofisa i stwierdziłem, no i tak jest już mocny. On na jeden strzał bierze wszystkich. Ja wiem, że jak trzymają pepancy, mogą je wydać. I oczywiście nie doceniłem was. Bo ja sobie rozpisałem do apofisa kilka takich możliwych, słabych jego punktów i ja wiedziałem, że na nie wpadniecie. I na wszystkie praktycznie wpadliście, poza dwoma. Przy czym jeden był absolutnie nieintuicyjny, bo założyłem, że jak zaczniecie się rozglądać po piramidach, to zobaczycie różne rzeczy przydatne i miały być lustra, które wiesz, słońce nakierować, przypalać gnoja. No, bo, bo naprawdę był ogromny. Ale wszystkie inne wzięliście i ja kompletnie nie przewidziałem jednego że będzie takimi pieprzonymi wariatami, którzy wejdą, wejdą do środka tego stworu, Zostaje, zostaje. Nie Mam wiem dlaczego, zostaję. myśmy z Małto wymyślili w ogóle nie kontaktując się ze sobą, obie weszłyśmy no widzisz, od razu. A ja nie wpadłem w ogóle na to. Prawda, I tak. zaczęliście go błyskawicznie ciosać, mieliście też fajne całkiem rzuty, fajnie wykorzystaliście mechanikę. Te duże potwory I... dostają strasznie duże obrażenia przez to, że jest łatwo tak, je trafić. Tak. Ale widzisz, to jest problem Warhammera IV, że czasami jest bardzo ciężko dopasować przeciwnika do walki, żeby ona odpowiednio długo trwała. I tutaj miało One być. No nie tam, mają że... długo trwać. No tak, tylko że ta miała trwać. No i właśnie. I teraz y, ja sobie pomyślałem tak, że będzie jeszcze ten Lotar Meneton, zwłaszcza, że go z tabeli wylosowałem ten wynalazek, więc go podpiąłem pod to, że on wyląduje i w razie czegoś będzie mógł przypieprzyć, przyziemić w tego stwora tą latającą częścią piramidy. Będą te, ci, te orki i ci komandosi, ci desant czy śmigłowcowy, y, kastroludów też miał robić tam robotę ale nagle się okazało, że nie są tylko elementem które nie są kompletnie potrzebni poradzić się z tym Tak, znaczy to sami. byłoby ważne i to by było tak samo chyba przedłużałoby walkę. Kiedyś raz. Tajfun nie wybrzmiał. Tak, ale to przedłużałoby walkę tak samo jak w Savage World'a się to robiło, gdyby, czy też w Seven C, gdyby ten wielki boss dostał masę tych małych, przez których musimy przejść, żeby jakiekolwiek obrażenia zadawać temu bosowi, nie? Wiesz co chodzi. Czyli żeby mhm. go otoczyć masą y, tych takich małych stworków. No tak. Mój drogi, ja jestem zachwycony chyba tym, bo to wcale nie jest taka wielka, wielka, częsta rzecz dla mnie, że kończymy jakąś kampanię. Tutaj skończyliśmy definitywnie, no bo tak jak lider. Tak, bo ja razu powiedziałem, nie chcę robić sezonów, chcę zrobić tak. jedną opowieść. Nie miałem do końca pomysłu, jak to się skończy. Pierwotnie miał być bardziej Indiana Jonesowo, ale to nie wyszło. Z Indiana Jonesa y został tylko na sam koniec te kilka. Szalonych lokacji. Mam nadzieję, że one były szalone. bardzo fajne, te w piramidzie. Były, e, tak, ich było więcej w ogóle, ale znowu ciąłem, bo czas, nie? Dużo takich rzeczy było. Dodatkowo bardzo mocno jako game changer y, działały rzuty w tabeli losowej zrobionych przez y, czat, którymi zmieniały bieg bardzo często przygody. I uwaga, pięknie wykorzystywane. Rodziny... Różnie bywało, nie zawsze mi się udawało. Y, I przerażające. Ilość drobnych i ciężkich przeszkód, tak? I, I powiem szczerze, że tutaj się cieszyłem, że chyba faktycznie mm. na tyle czas widzi, że jest, może być trudno, że wszystko ładował w was. Praktycznie 90% poszło na waszą korzyść i dobrze. Bo tu był inny problem. Miście dość początkujące postacie. Ja dawałem, staram się dawać tą górną półkę pdk żeby się rozwijały. Dużo dostawaliśmy, szybko rozwijaliśmy się, Tak, bo to tak miało być w tej opowieści. Trochę jak w serialu Netflixowym, nie? Mm. Zresztą to miało być serialowe. Zależało mi na tym, żeby było widowiskowe, żeby były duże potwory, bo ja je kocham, żeby były. Naprawdę mało tutaj za wiele, mogę dziękować, ale to jak ona tą podkreślała tą wielorasowość tej wyprawy i umożliwiała mi wprowadzanie tych wątków. Żeby skinkowie mogli wybrzmieć, bo nikt nie będzie traktował ich jako pobocznych. Ona bardzo, bo jak lwica broniła nam każdy dowory, drobny żart, a co po co się wkurzała na każdego. Guido regularnie był wyrzucany z drużyny, że Squib, że inni. To pozwoliło mi się pobawić tymi rasami. I to na fajnie, że wzięliśmy. Bardzo dobrze ta postać wyszła. Ja mam do ciebie... się, bo ja jej nie czułem. Ja mam do ciebie. Fajnie, fajnie, wyszła. Naprawdę dobrze zagrała. Znaczy się, szkoda, że nie było tego takiego domknięcia między nim a Francisco. Bo miał być. No, nie było tego domknięcia. No ale... i dużo rzeczy tam nie wy... Ja mówię, to się po prostu. Dodamy konwers nauki do cyberpunka. Będę inaczej te pewne rzeczy robił, ale to jest kupa, że się nauczyłem, będąc starym koniem grającym w Ferpegi, bo grałem na Wizji, Mam nie? jedno konkretne pytanie. Rzeka bąsowych ryb. To twój wymysł, czy jest w podręczniku? Mój. Nazwa o, mi gdzieś utknęła mi w głowie. Bo to jest fantastyczne miejsce, powiem ci. Ono mi strasznie tam zagrało dobrze. Tam miał być więcej walk, granicy. takich typowych. Ale, a, czy tak, to, to, już, ale to, to takie coś, co ja lubię z Kambela. Z, y, bardzo mocno to nawet Na końcu zauważ ten cały preludium, to było kambeliańskie, o tym bohaterze, który wraca i do świata znanego, ale on się zmienił za bardzo. To jest taki Ale Ja też miałem Kambelian. wrażenie, oczywiście. Czas apokalipsy gdzieś... Tak, oczywiście. Życji, to nie. Ja to już miałem, pamiętam, że jak ci już to mówiłem przed kampanią, że chcę mieć krasnoludów z piechotą żyrokopterową, chcę mieć Wietnam, nie? prosiłem Żuka, żeby mi muzykę do tego stworzył. Świetny był ten I jego i... utwór, bardzo dobry. Tak, walki nie było, bo już było za dużo tych walki. Powiem szczerze, ja przetłumowałem, że będzie za mało walki, potem ciągle coś się napieprzaliście, nie? Już później, sporo całkiem tego było. Chociaż może Francisco nie nawalczył się tak, jak powinien wojownik. No, a ja za to mm. jako Hanna po, powyżej. Już... Bardzo mi się podobała ewolucja tej postaci, która stała się pod koniec. I chyba, fajnie... Aarte, nie, I chyba fajnie to spowodowało, że zamknięcie też tej postaci było takie jak w opowieści, bo uh -huh. na końcu e, tak jak chciałem, żeby tam zabrzmiało. Słuchaj Tomku, e, kończymy ten segment. Ale ja do Warhammera wrócę na 100%. Kończymy ten segment, kończymy z lustrią, a ja chcę wrócić do lustrii. Bardzo mi się tam podobało i chciałbym bardziej te saurusowskie, żywe saurusowskie miasta pozwiedzać i mhm. pobyć w nich być może w jakiś sposób. Może kiedyś będzie okazja. A wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, jak bawiliśmy się w lustki, a nie mieli okazji, jak graliśmy na żywo, to oczywiście cała kampania jest na YouTube w playliście, do obejrzenia. Mhm. Bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich graczy za to, co nam Dzięki. zgotowałeś.